Nagrywam, słuchajcie, film z update'em sypialni. Jak widać, mamy już łóżko i materac. Jak ostatnio pokazywałam, to chyba była tylko ta ściana, ale musimy zrobić jeszcze zagłówek, więc film nie jest gotowy, nie chcę pokazać wam całego pokoju. Ogółem to tutaj się dzieje i w ogóle jak kolorystycznie się spasowałam. Ja mam dzisiaj wolny poniedziałek, zaplanowałam sobie co drugi poniedziałek wolny w listopadzie i grudniu. W końcu pomyślałam, słuchajcie, bo tak tu cały czas pracowałam i wolnego nie było, a tak mogę ogarnąć sprawy księgowe, plus dzisiaj chciałam pojechać do Jiska, kupić nowy fotel sobie do pracy, bo mój już jest straszny i się obniża, więc na pewno komfort mojej pracy też się zwiększy. Grudzień będzie straszny, ale zaraz wam pokażę też kilka fajnych rzeczy. Ogółem chciałabym nagrać luźnego vloga, zaraz idę myć włosy i trochę pokazać wam też rośliny. Poza tym miałam urodziny w listopadzie, słuchajcie, było, minęło. Kupiliśmy sobie suszarkę właśnie na urodziny, bo ja Adamowi nic nie kupowałam, on mi też, więc stwierdziliśmy, że kupimy sobie suszarkę bębnową i w ten oto sposób mamy suszarkę bębnową i powiem wam, że naprawdę super sprawa. A dzisiaj przyjedzie piekarnik. Trochę to brzmi jak przechwałki, ale słuchajcie, jestem taka zadowolona. Piekarnika nie mam od 5 lat, odkąd właśnie mieszkam z Adamem, dlatego że jego piekarnik palił wszystko, jest popsuty. Jedyne, co się dało w nim zrobić, to podgrzeć kanapki, nic więcej. Więc będą lasagne, ciasta. Odpisałam na wiadomości klientkom i mogę zacząć dzień, jak jest fajnie, kiedy mogę sobie poleżeć do 8:30. Ojej, dawno tak nie było i spało mi się dzisiaj fajnie, tylko że Adam miał budzić. Zaraz wam pokażę, czym, Boże, jak ja wyglądam. Ale taka jest właśnie rzeczywistość, słuchajcie. Padł śnieg drugi raz w tym roku. Jest dzisiaj 29 listopada i dzisiaj to już tak obficie. Ostatnio też był, ale się rozpuścił na drugi dzień, a teraz spadło całkiem dużo tego śniegu. Adam z rana odśnieżał i właśnie tym mnie obudził. Koteczku, nie za dobrze ci? Proszę bardzo. Aglaonema Silver by puszcza kwiatka. Wszystkie w ogóle moje aglaonemy puszczają ciągle kwiatki. Ta z roślicha tutaj cudownie się ma i pięknie rośnie. Ta widzę, że jest oklepnięta, potrzebuje wody. Wczoraj miałam podlewać, ale mi się nie chciało. Zaraz przyniosę moją butlę z wodą, będę podlewać. Tak, tak to właśnie wygląda. O, kot spał na komodzie i zwalił o plątwę. Proszę, jak chodzą za mną. Wszędzie kotły. O nie, przyszłam one. Nie wiem, kiedy je podlewałam. 2 dni temu max. I, ale nic nie będzie, słuchajcie, po południu. Nawet za godzinę, nawet za pół. One szybko bardzo piją wodę, staną na nogi, jak tylko je podleję. A zamierzam zrobić to zaraz. Tutaj moja Diefenbachia stanęła w miejscu, tak ciężko jej wypuścić tego liścia. Jest duży i się jakoś przechyliła. Chyba się nie może ukorzenić właśnie w seremisie. Muszę ją podeprzeć czymś gdzieś o ścianę chyba albo o tą komodę. Chciałam wam pokazać moją Frosted Heart. Piękny nowy liść wyszedł. Chyba Marek i rośliny, on nie lubi takich roślin, coś ostatnio mówił. Ale ja ją kocham, zobaczcie. Cudowna jest, naprawdę wygląda jak nieżywa. Nie jest taka błyszcząca, ma inną strukturę liści. I odkąd ją mam, była taka, urosła mi dwukrotnie. Nawet już przerosła spokojnie ten kawałek, który do mnie przyszedł. Tę sezonkę zamówioną na zielonym. I tutaj zobaczcie, pełno korzeni powietrznych, można już rozmnażać. Chciałam wam pokazać, bo cudownie tutaj rośnie, zobaczcie, przestałam ją przelewać, bardzo rzadko ją podlewam, bardzo małymi ilościami, traktuję ją prawie jak kaktusa i przestała żółknąć, naprawdę zrobiła się cudowna. Cieszę się, bo zazdrościłam Ewie Red Lipstick Monster, ona miała taką wielką i porośnięty cały palik, chciałabym mieć taką małpkę jak ona. I chciałam wam tu pokazać, tu się tak niezbyt zmieniło, ale ta Star Canary w końcu zrobiła się cudowna, zobaczcie, no niezbyt. Zbyt wybarwiona mogłaby być bardziej, ale jest zima, tak? Natomiast się zrobiła duża w końcu. Wcześniej naprawdę wyglądała źle. Moja kolejna z roślicha, ta mała z maluszek zielonego, no zaczyna rosnąć. Ja z tymi maluszkami nie potrafię się dogadać. Duże z roślichy ok, chociaż ta, którą widzieliście przed chwilą, różowa Neon Robusta, była takiej wielkości jak ta. Też zamawiana jako maluch i właśnie już teraz wygląda dokładnie tak, jak widzieliście przed chwilą. Sobie puszczę tutaj 2 odnóżki, super, bardzo mnie to cieszy i chciałam wam pokazać, że ta Sansevieria z pierwszej paczki od zielonego
ma babyka. Wypuściła babyka, więc bardzo mnie to cieszy i dlatego tutaj stoi tak w miarę blisko okna, ale zobaczcie, że to dużo nie zmienia, bo dzisiaj jest ciemno. No ja nie umiem w palmy i zabiłam tą cudowną prawie palmę, którą dostałam też od zielonego i musiałam wyciąć połowę, bo uschły jej liście, tak jak tutaj. Nie wiem od czego, to chyba ją przesuszyłam. No, o, proszę bardzo, mam tutaj bałagan i Jaćkę jako towarzystwo. W tym pokoju ciągle jest bałagan ostatnio. I właśnie, no niestety, jak ta palma umrze, to więcej palm nie kupię. Do naszego pokoju dziennego, jedźcie za mną, znam. Przyniosłam do naszego pokoju marbla. No i zaczyna bardzo ładnie rosnąć i też tego fikusa pumila, o którym ostatnio wam mówiłam, że bardzo szybko rośnie i od tamtego momentu mam wrażenie, że gdzieś także rośnie bardzo ładnie. Boa ciągle puszcza nowe liście, Adam odkurza na dole. To był liść, który chyba chciałam ukorzenić. Już miałam go wyrzucić, ale wczoraj jak go wyciągnęłam, zauważyłam, że tutaj od podstawy wychodzi babyk, więc zostawiłam na razie i może się ukorzeni właśnie i później tego suchara obetnę. Przyniosłam tutaj moje epi, żeby cieszyło moje oczy, uwielbiam je. No i przyniosłam też patyczaka, on jest miękki, pomimo że wygląda, że no nie, bo ma kolce, to jest miękki. Sansa, słuchajcie, wypuściła mi tego paluszka, więc bardzo się cieszę. Jeszcze tutaj u mnie nie rosła, odkąd ją dostałam. Też właśnie w tej pierwszej paczce z zielonego. No i właśnie wypuściła pierwszego paluszka i sobie cały czas rośnie. Naprawdę będzie piękny. Jukę przyniosłam, zazielenia mi tutaj kąt koło kanapy i cudnie prezentuje się właśnie na tle pomarańczowej cegły. Aksjum po tym właśnie, jakie kupiłam, słuchajcie, zaczyna gdzieś tam puszczać, o, no coś tam rośnie, bałam się, że nie będzie rosło. Ja też tej rośliny nie przesadzałam, ale są tutaj uszkodzenia, które będę musiała przy przesadzeniu ogarnąć, bo troszeczkę właśnie w paczce ucierpiało, tutaj też. No ale zaczyna, zobaczcie, puszczać boczne łodygi i z tego co wiem, lepisium można z tych bocznych łodyg rozmnażać, że tak poprzez cięcie niekoniecznie. Oglądałam filmik Make Your Life Greener właśnie i ona mówiła, że najlepiej z tych bocznych, o tak jak tutaj są, no to z tych bocznych łodyg najlepiej rozmnażać. Ciemno, bo dzisiaj właśnie spadł śnieg na Veluxa, ale słuchajcie, chciałam wam pokazać, że Aschinantus wypuścił kwiatki i później przedziwne właśnie, nie wiem co to jest, ale chyba z tego będzie owoc. No, najpierw były tylko takie lichy, tak jak tu, a później te czerwone i one odpadają. Tundifolia peperomia też zaczęła rosnąć, trochę słabo, że teraz, bo no, będzie miała takie biedne te swoje pędy, będę musiała to później przycinać wszystko. I happy leaf, słuchajcie, zaczął mi w końcu rosnąć tutaj, nie podlewam zbytnio często roślin, rzadko tu przychodzę i to pomaga, więc cały ten pęd odtąd dotąd, wszystkie te liście są nowe, pomimo że małe, no to nowe, więc bardzo się cieszę i jesteśmy tutaj do przodu z tym epi. Coś tu widzę, że też trochę te lepisium drugie moje Anguliger się rusza, natomiast to też nie jest zbytnio dobra pora, mogłoby nie rosnąć. No zobaczcie, tutaj z tej łodygi aż trzy nowe życia wychodzą. No i w ceramisie lepiej się ma ta szeflera, która mi umierała normalnie w ziemi. I tutaj no widzę, że już przestała mieć jakieś problemy takie na liściach, odrzucać liście, w ogóle jej odpadały, nie wiem co tu się działo, ale już tego problemu nie ma. I nawet widzę, że coś tutaj wypuszcza, bo ten czubek przycięłam, bo obsech. Słuchajcie, ale ostatnio miałam problemy z przędziorkiem. Miałam właśnie przędziorka na fikusie. Na wszystkich w sumie moich fikusach mam trzy rodzaje właśnie tych sprężystych i na sprężystych wszystkich moich fikusach miałam przędziorka. Ten liść właśnie ucierpiał, jest taki o, pod spodem. Generalnie przędziorka nie widać z tej strony liścia, tylko od spodu, bo on żeruje od spodu, a że ten liść u fikusów jest dosyć gruby, no to zanim ten przędziorek przeżre tego liścia, to będzie dosyć no już zaawansowane stadium i może być za późno. Natomiast ja się ogarnęłam, że tutaj podlewam tą roślinę
Często mnie pytacie w ogóle, jak rozróżnić, że roślina jest chora. Pierwsze takie objawy, zwinięte liście, pomimo że podlewacie. Często te liście żółkną, no i roślina ogólnie jest w takim stanie, że wygląda już jakby chorowała. No coś jest nie tak, nie chce rosnąć, właśnie często nowe przyrosty nie rozwijają się, pomimo że powinny, no to widać, że stoją w miejscu. I to są pierwsze takie objawy. No i ja wciornastka nie miałam, ale z przędziorkiem jest tak, że pojawiają się takie żółte plamy. Plus do tego pajęczynka. Wystarczy przetrzeć mokrą szmatką czystą pod spodem liścia i normalnie ta szmatka zrobi się żółta, więc będziecie wiedzieli, że to jest przędziorek. Najlepiej w takiej sytuacji umyć całą roślinę wodą, pozbyć się tych szkodników, opryskać, zamknąć w wielkim worze foliowym i zostawić na dobę. Roślinie nic nie będzie, ale uwierzcie mi, że jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu środek zadziała lepiej, szczególnie środek, który jest tylko do opryskiwania, bo najlepsze środki to są takie, które działają też systemicznie układowo, czyli wlewając do ziemi, roślina też pobiera te substancje i chroni się sama. Natomiast no tutaj miałam chyba ortus i on jest tylko zewnętrzny, czyli do spryskiwania. I właśnie pierwsze objawy to było to, że te liście są pozwijane, pomimo że je podlewam. Zobaczcie, nie wszystkie, ale te najbardziej zaatakowane i obżarte przez przędziorka właśnie tak wyglądają i już z tym nie da się nic zrobić. Zaraz Wam pokażę, jak kalatea właśnie na tym ucierpiała, jak jest obżarta. Natomiast zauważyłam też, tutaj przycięłam szczyt i szczyt właśnie zaczął mieć przędziorka ukorzeniony w wodzie, już pięknie wypuszczał korzenia, no i niestety... Ale musiałam go wyrzucić, bo z takiej chorej rośliny się nie rozmnaża. I no, zauważyłam tam i od razu przyszłam zobaczyć tutaj. I on też był w dużo mniejszym stadium, ale był. I zobaczcie, po przycięciu wypuszcza pięknie łodyżki z boku, czyli właśnie to, co chciałam. Zagęszcza się, wyszedł nowy liść i idzie tutaj dalej. Więc jest ogółem dobrze. Oprysk zadziałał, jak na razie przędziorków nie ma i teraz też pryskam wszystkie rośliny wokół, jak tutaj mam kalateę, no to bardzo się o nią boję. Pryskam wszystkie rośliny też raz na jakiś czas, tak wiecie, zapobiegawczo, żeby nic się nie pojawiło. Kalatea warsawici pięknie rośnie, jest cudowna, naprawdę ciągle, zobaczcie, kolejne rurki tutaj otwiera, pomimo że ja jej nie przesadzałam, nie robiłam z nią nic, tylko ją podlewam, no to wygląda cudownie. No może nie teraz, bo dopiero ją też podlałam i ona bardzo, bardzo często potrzebuje wody. Trzeba o nią dbać, bo zaraz właśnie zwiesza te liście szybko. Właśnie obżarto przez przędziorka kalatei i o dziwo stała obok drugiej kalatei bardzo blisko i na tamtą w ogóle nie przeszło. A tą, no zobaczcie, jak wyglądają liście obżarte przez przędziorka. Nie za ładnie, natomiast to jest nowy liść, który już po chorobie wypuściła. Postawiłam ją tutaj koło nawilżacza. No i ten, niestety ta część uschła, bo za późno się spostrzegłam, że wypuszcza nowego liścia i miała za mało światła. Więc on był taki biały i teraz usechł. Muszę to uciąć, ale wychodzi nowy liść, więc słuchajcie, coś tutaj z niej będzie. Mam problemy z pieniążkiem i odrzuca ciągle liście. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale... Ani staram się go nie przesuszać, ani nie przelewać, ale musiałam dużo liści usunąć, bo nie wyglądał najładniej, niestety. Jedyny, słuchajcie, sukulent, w sensie z tych jak echeverie, no bo to jest echeveria, z tych takich rozetowych, no to jest moja jedyna echeveria w domu i wypuszcza babyka. Oczywiście też średni czas dla sukulentów nie powinna i będzie dziki. Ale słuchajcie, to dla mnie i tak jest mega, mega sukces, że ona jeszcze żyje w ogóle, bo wszystkie te echeverie przelewałam, a teraz praktycznie w ogóle jej nie podlewam, dopiero jak widzę, że jest zmarszczona, to wtedy, a tak to się nie ruszam, nie dotykam. O, tu mamy pomarszczonego też sukulenta, którego trzeba podlać, ale ten lubi często pić, akurat tego często podlewam. I moja taca, moja doniczka z haworsjami, które kocham. I zawsze sobie zamawiam właśnie jakąś nową odmianę, jak robię zamówienie. Są cudowne. I tak wygląda moja Dischidia numillaria, którą zapomniałam pokazać Wam w ostatnim filmie. I zobaczcie, na przykład to wypuściła. Cały ten pęd jest nowy. Wygląda cudownie. Ostatnio stąd spadła. Niestety, i trochę właśnie tutaj pędów jej uschło, co widać na środku najbardziej ucierpiała.
No, ale postarałam się te pędy tam wsadzić, żeby się ukorzeniły i o, tutaj też wypuszcza nowy właśnie pęd dalej. Długo stała w miejscu, ale teraz zaczęła się robić bardzo ładna i tą gieri chyba muszę przenieść, bo już tej półki dotyka i nie ma tutaj miejsca do porostu. No i patyczek się wziął. Wydaje mi się, że tego nie było, że gdzieś tyle to tutaj urosło, a no miałam z nim problemy, bo tak czarniał mi i go trochę przysuszałam. Z tym patyczakiem jest mi ciężej się dogadać. Natomiast tutaj proszę bardzo, moje anturium puszcza tego liścia. Właśnie on tak się dziwnie obrócił i ja go muszę tutaj przywiązać, ale no puszcza nowego liścia, więc bardzo się cieszę. I w ogóle to anturium u mnie jak puszcza nowego kwiatka, to go obcinam i zaraz wychodzi nowy liść. I jeszcze tutaj jest mój filek, który też jest przycięty. To jest monochrysum. Tutaj macie nazwę. Natomiast właśnie po przycięciu wypuszcza, proszę bardzo, łodyżkę. To już nawet chyba liść wychodzi. I właśnie ukorzeniam tutaj. Natomiast to widzę, że chyba jest martwe, to nie wygląda najlepiej. Będę tutaj może przycinać i spróbuję z ogryzka jeszcze tą część rozmnożyć. Natomiast chyba wsadzę do ceramisu, bo zobaczcie już korzenie całkiem ładne. Nowy liść wychodzi u stromanty i to jakiś duży i bardzo kolorowy ostatnio. Zobaczcie, bardzo dużo ma takich liści jasnych. Trochę się boję, że odrzuci te liście albo częściowo one obeskną. No bo teraz, kiedy jest mniej światła, te liście, gdzie no, nie ma tyle zielonego, tak nie fotosyntezują, więc dla rośliny to jest ogółem źle, ale no jak mają mnie te liście nie cieszyć? Zobaczcie, że są wspaniałe, a ten tu wychodzi, wiem, że nie powinno się dotykać nowych, ale to jest taki cudaczek piękny. I zobaczcie, tu mam giganta, dostałam na urodziny od przyjaciółki, to jest alokazja i mam z nią problem. Tak, mam z nią problem, może mi pomożecie, bo pytałam się jednego youtubera, ale nie wiedział. Jakieś robale mi tu łażą i muszę polisektem koniecznie zaraz w ogóle. Myślałam, że to może zejdzie, bo stosowałam ortus i niestety nie zadziałał. Szczególnie na tym liściu. Na tym liściu jest najwięcej tych właśnie, nie wiem co to za larwy. Nie mam pojęcia, są jakieś dziwaczne. Natomiast zaraz przyniosę polisek, bo jeszcze mam, rozrobię go i spryskam i będę musiała do łazienki zanieść tą alokazję, bo nie mam pojęcia co to jest. Jakieś dziwne larwy. No a liście jest duży, zobaczcie, naprawdę roślina jest ogromna. Przyniosłam zamiar kukasa z łazienki i wypuścił taką wielką łodyżkę. W łazience stał bardzo długo, tylko z tymi dwiema, ale tam było za ciemno i jak tutaj przestawiłam, to praktycznie od razu nowy liść się pojawił, więc bardzo mnie to cieszy. Moja zdychająca bazylia i tu po przycięciu kolejny fikus też się zaczął rozmnażać i też był tutaj na jednym liściu przędziorek. Mam też dwie choje odizolowane. Tylko ten patyczek tutaj stoi, nie wiem czemu. I mam na nich wełnowca. I nie wiem, czy polisek muszę zobaczyć, ale o, proszę bardzo, wełnowiec spryskałam, słuchajcie, do dezynfekcji skóry alkoholem, bo słyszałam, że właśnie one znikają po alkoholu, ale może było za małe stężenie, bo tylko 70% i wróciły. Więc na chojach lubią się pojawiać, w ogóle wełnowce lubią rośliny takie sukulentne z grubszymi liśćmi. I na tej też właśnie zauważyłam, że się pojawiły. Także dzisiaj podlewanie i opryskiwanie od szkodników. Zobaczcie, polisekt działa na mszyce misecznika, wełnowca, tarcznika i ziemiulkę. I to jest na przykład saszetka do rozrobienia na 1 litr, a tutaj jest już więcej tego środka, żeby sobie mieszać. Można też kupić gotowe jakby spreje, natomiast tutaj już mi się skończyło dawno i po prostu mieszam inne jakieś opryski właśnie w tym, bo fajnie psika ten zraszacz, więc tutaj sobie rozrobiłam polisekt. Psikam, trzeba, pamiętajcie, przestrzegać tego, co jest napisane na ulotce, więc czytajcie i każdy środek używa się trochę inaczej, więc ważne, żeby przeczytać ulotkę. Słuchajcie, będę mogła trochę Thermomixa mojego wykorzystać i zrobić jakieś wypieki, bo do tej pory unikałam wszystkich przepisów, które dotyczyły piekarnika i zapisałam sobie do listy zakupów chałkę z kruszonką, chleb pszenny, ciasto bananowo-kakaowe z orzechami, Adam chciał, galet z borówkami, kruche ciasteczka kokosowe, lasagna bolońska i malinową chmurkę, jeszcze pasztet i szarlotka z jabłek.
Oczywiście, że nie zrobię tego wszystkiego na raz, ale na pewno te przepisy, które wrzuciłam, na pewno je wykonam w najbliższym czasie. Także bardzo się z tego powodu, słuchajcie, cieszę. Proszę bardzo, koty wszędzie tylko śpią, znajdują miejsca mięciutkie, żeby sobie poleżeć i przyciąć komara. Nie dziwię im się na taką pogodę. Tutaj stoi, słuchajcie, suszarka, kuchnia jest przed remontem, nie chcę zbytnio Wam pokazywać, bo nie czuję się w niej, ale najlepiej nie jestem z niej szczególnie dumna i nie mogę się w sumie doczekać, aż ją wyremontujemy i patrzę, że za oknem siedzi jakiś rudy kot, nie nasz, okej. Okay. Kupiliśmy Whirlpoola suszarkę bębnową, ma taki duży zbiornik, ale też możliwość podłączenia na stałe do odpływu, co jest fajne, bo teraz na przykład tutaj nie mamy odpływu i używamy zbiornika, ale można ją później na stałe przyłączyć, żeby nie chodzić i ciągle nie wylewać po każdym suszeniu wody, a tu jest 5 litrów i powiem Wam, że prawie zawsze jest pełen ten zbiornik i coś takiego teraz testuję. To jest taka kula z tej firmy z Rossmana, ale tego w Rossmanie nie ma, to jest niemiecka firma i to mi poleciła klientka. Perfumy do pralek i suszarek, czyli można właśnie w pralkach i w suszarkach używać. I tutaj się wylewa właśnie to. I powiem Wam, że jakiś zapach jest całkiem nawet intensywny, natomiast nie narzekam, jak jest dobry płyn do płukania w sam sobie. Nie zabiera suszarka jakoś bardzo zapachu prania. Powiem Wam, że się starzeje i teraz kupujemy sprzęty, kupujemy rzeczy do domu sobie na urodziny, co jest bardzo nudne, bo kiedyś dostawałam palety makijażu, a teraz dostaję suszarkę. Jeszcze pochwalić, tutaj mam pojemnik z Tessuta, kupiłam przez internet i to są słoiczki. Słoiczki też, słuchajcie, kupowałam, żeby każdy miał taki sam dla moich klientek na grudzień i mam zrobione takie pomarańcze w syropie i są też cytryny z imbirem, a pomarańcze są z goździkami. To jest przepis z Thermomixa, bardzo szybko się robi. Wszystkie słoiczki ładnie się zamknęły, bez problemu. Jeszcze je wyparzyłam przed, także jeszcze, słuchajcie, to jest za mało. Nie starczyło mi właśnie. Robiłam z poczwórnych ilości właśnie i ten syrop z cytryn i ten syrop z pomarańczy, natomiast nie starczyło mi, muszę zrobić zakupy, bo jeszcze mam słoiczki i chyba kupiłam 60 i obawiam się, że może mi na grudzień nie wystarczyć, ale wygląda to bardzo fajnie. Sama bym się cieszyła, jakbym coś takiego dostała, bo lubię też herbatę bardzo. Mi zrobił taką tymczasową półkę i to jest część moich herbat. Kupuję w czasie na herbatę, ale tutaj na przykład Złota Jesień to jest herbata z Torunia. Adam mi właśnie, pamiętam, kupił. Jeszcze miałam wiśnie i chyba wiśnie w rumie i torcik jakiś tam wiśniowy czy ananasowy, nie pamiętam, ale pyszne to było. Jak jesteście z Torunia, to Wam zazdroszczę, to było na tym rynku głównym. A ja chodzę właśnie w Galerii Warmińskiej, jest stacjonarnie sklep i ostatnio były promocje, ale niestety no nie byłam w Olsztynie, a specjalnie po herbaty jechać to trochę głupota. Natomiast no mam jeszcze spore zapasy. Tu mam też taki koszyk z herbatami właśnie, które testuję i tutaj na przykład mam firmę Legalne Ziółka i ona była ostatnio w Rossmanie, więc mam dwie herbaty, ale są zupełnie inne jak te z czasu na herbatę. Nagrywam to, słuchajcie, nie wiem który raz, ale też troszeczkę stresuje mnie ten temat. Natomiast chciałabym go tutaj poruszyć, bo uważam, że to jest dosyć ważne i jak mówię, na przykład rozmawiam z klientkami na temat teraz świąt, to one często są takie zdziwione. Zaraz Wam powiem dlaczego. I u mnie na przykład urodziny, mówię o urodzinach, bo też niedawno miałam, u mnie urodziny były takim dniem specjalnego traktowania, którego ja nienawidziłam. Trochę się krępuję w ogóle o tym mówić. Natomiast uważam, że to jest ważny temat i mam też tutaj widzów, którzy są bardzo tacy emocjonalnie rozwinięci i dojrzali i tacy tolerancyjni. Nagrywałam już na różne tematy pogadanki, między innymi na dużą różnicę wieku w związku, bo u mnie takowa jest. I nie spotkałam się z żadnym hejtem, których się spodziewałam no dużo i bałam się tego, co się wysypie w komentarzach. Tak samo było z tym filmem, że nie obchodzę Dnia Ojca i pojawiło się dużo takich osób jak ja, a nawet jeśli nie, to te osoby jakby to szanowały i rozumiały, bo często w realnym życiu, jak na przykład mówiłam, że nie obchodzę Dnia Ojca,
to było takie, jak możesz, przecież to twój rodzic i tak dalej, taka gadka, wiecie, to nie jest zbyt przyjemne i niczego w ogóle do mojego życia jakby nie wnosi, więc nie wiem, po co w ogóle głosić takie komentarze. No ale do sedna, przejdźmy do właśnie tematu urodzin i świąt. Dla mnie urodziny były dniem specjalnego traktowania. W ciągu roku nie za bardzo było przyjemna taka atmosfera w domu i traktowanie też nie. Natomiast właśnie w urodziny byłam tak specjalnie traktowana, tak jak generalnie powinno być normalnie. I strasznie nie lubiłam urodzin, znaczy lubiłam je jak byłam mała, później przestało mi się to podobać. Nigdy na przykład nie zapraszałam koleżanek, pamiętam, że tak naprawdę dwa razy mogłam zaprosić koleżanki, chyba jak miałam 15 lat, to tam były moje może z 4, 5 max koleżanek u mnie w pokoju. Ale wiem, że było też tak, że obowiązkowo musiała być też wyprawione urodziny dla rodziny. I oczywiście była to rodzina od strony mojego ojca. Strona mojej mamy zawsze była tak po macoszemu traktowana. U nich nigdy Wigilii przez tyle lat nie spędziliśmy ani jednej. Zawsze było wszystko na zasadach właśnie drugiej strony mojej rodziny. I jeśli chodzi o święta tam, to im bardziej byłam starsza, tym gorzej się czułam. Dlatego, że ja byłam pierwszym dzieckiem w ogóle z mojego pokolenia w rodzinie, a długo, długo później nie było nikogo, dopiero coś tam się, dopiero pojawiła się chyba siostra cioteczna, jak miałam 6 lat, zanim ona dorosła, to wiecie, to co miała 4 latka, ja 10, no to już nie za bardzo jest jednak zabawa i zawsze w rodzinie byłam takim odludkiem, bo najpierw byłam pierwszym dzieckiem i dorośli, później byli dorośli, ja i dzieci, dużo młodsze ode mnie, więc nigdy nie mogłam wpasować się w żadną z grup i tak naprawdę jeździłam trochę na te spotkania z przymusem, nie zawsze z chęci. I właśnie do tego dążę, że jakby teraz spędzamy święta na swoich zasadach i pamiętam, że była taka dosyć sztywna atmosfera i życzenia w stylu ucz się dobrze, miej dobre oceny. To działa w zupełnie inną stronę i to nie są fajne życzenia, to tak jak ja bym kazała, nie wiem, właśnie tej osobie, nie wiem, schudnąć albo coś innego, to moim zdaniem działa na podobnej zasadzie, albo życzenie dziecka. Są pewne rzeczy, których się po prostu nie mówi i nie życzy innym, tak jak na przykład, żebyś nie pyskowała i tak dalej. Takie składanie życzeń dla dzieci było dla mnie takie upokarzające bardzo. I z tego względu pamiętam, że święta już później były dla mnie takie bardzo sztywne, siedziałam gdzieś tam na telefonie ze znajomymi i nie do końca zawsze mogłam robić to, co chciałam, trzeba było dostosować się do jakichś sztywnych zasad. Teraz na przykład u mnie w domu święta obchodzimy z Adamem sami, bo na przykład niektórzy nie mogą zrozumieć, że my nigdzie nie jeździmy, jak to w ogóle, że się nie spotykamy z rodziną. Powiem wam, że ja nie mam takiej potrzeby spędzania świąt z rodziną, może właśnie przez te moje wspomnienia, które nie są zbyt przyjemne, powiedzmy sobie wprost, to spędzamy z Adamem święta po swojemu. Gotuję to, co chcemy zjeść, ubieramy się tak, jak chcemy, nie ubieram się na sztywno, jeśli nie mam na to ochoty, jak mam ochotę na spódnicę, to ją ubiorę, jak nie mam ochoty na spódnicę, to jej nie ubiorę i tak według mnie powinno być, a nie takie ocenianie, kto jak wygląda przy stole, Jezu, jak ja tego nie lubię. Na przykład nie mamy od kilku lat choinki w domu, z tego względu mieliśmy może 2 lata pod rząd, ja ją zawsze przywoziłam i to było dla mnie takie irytujące. No i choinki nie mamy z tego względu, że jak zaczęliśmy mieć koty i były małe, no to wiecie, było skakanie po tym drzewku, po 5 sekundach już była cała choinka przewrócona i stwierdziłam też, że nie chcę mi się przechowywać tego wszystkiego. Ja też nie jestem wierząca, nigdy nie mówiłam chyba wprost gdzieś tam w filmach o tym, ale nie jestem wierząca, pomimo że też jakby choinka i te rzeczy to nie jest kwestia wiary i kościoła katolickiego. Natomiast od kilku lat na przykład wieszamy światełka sobie naokoło domu i ubieramy w światełka nasze duże drzewko. Nie mamy drzewka takiego prawdziwego w domu, bo nie lubiłam też tego, jak się to osypywało, więc sobie odpuściliśmy. Stwierdziłam, że nie będę mieć po prostu drzewka tylko dlatego, że inni mają, że to wygląda fajnie na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie było więcej minusów niż plusów, więc po prostu zrezygnowaliśmy jednogłośnie z drzewka, sztucznego też nie mamy i nie uważam się jakaś gorsza z tego powodu. Nie uważam się też gorsza z tego powodu, że spędzamy święta właśnie sami. Nie potrzebujemy też takiej właśnie, nie mamy takiej raczej potrzeby, żeby gdzieś tam chodzić. Czasami w drugi dzień świąt odwiedzamy rodziców Adama.
jak nas zapraszają, bardzo chętnie pójdziemy na śniadanie, ale jego strona, właśnie jego rodzina jest zupełnie inna od mojej i tam nie było takiego, nie ma takiego siedzenia przy stole, gadania godzinami i tak dalej, tylko jest zjedzenie, kawa, herbata i idziemy do domu, co dla mnie też jest całkiem spoko opcją. Po co ja w ogóle o tym wszystkim gadam, słuchajcie? Po to, żebyście nie dali się namówić przez wszystkie media, reklamy i influencerów, że musicie to mieć, korzystajcie ze zniżek, z tego wszystkiego i trzeba się tym wszystkim szajsem całym obkupić, całą chatę zastawić, później to zbierać. Ja tego nie krytykuję, nie zrozumcie, że to jest w ogóle złe, jak ktoś ma taką potrzebę, to spoko, ale nie ma takiej potrzeby, jeśli nie chcesz. Po prostu tego nie rób. Więc spędzaj te święta, spędzaj te urodziny na swoich zasadach, zapraszaj kogo chcesz, a nie czekaj, aż ktoś ci się chamsko wprosi, bo tak po prostu wypada. Powiedziałam chyba wszystko, co chciałam, także mam nadzieję, że zrobicie to, co wy tak naprawdę w głębi duszy chcecie i będziecie po prostu z tego bardziej usatysfakcjonowani, zamiast robiąc wszystko, co wam rodzina, społeczeństwo, media po prostu narzucają. Jest mi o wiele, wiele lżej po prostu żyjąc na własnych zasadach.